Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo z następnym odcinkiem The Binding of Isaac. Jak widzicie zresztą, nie wiem dlaczego za każdym razem to powtarzam, ale tak się chyba przyzwyczaiłem, takie mam powitanie do tej serii, więc niechaj będzie. Pomyślałem, że zrobimy sobie challenge'ik When life gives you lemons. To jest takie też przysłowie angielskie, śmieszne bardzo. Znaczy, nie wiem czy śmieszne, no, mówi po prostu, że spróbuj zrobić jak najwięcej z beznadziejnej sytuacji. No, to tak sobie pomyślałem, że możemy zrobić. Witam bardzo serdecznie, jak tam życie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Bardzo się z tego tytułu też cieszę. Nie mam pojęcia, na czym ten challenge polega. Mam nadzieję, że nie polega on na tym, że mamy tylko jedną pigułę Lemon Party i właściwie odpowiednik tej piguły na Spacebar itemie. Nie mamy też roomów i z tym mamy przejść... mamy. No, to by było smutne w sumie. Bo to by oznaczało, że do dyspozycji mamy tylko itemy z Devil Roomu i z bossa. O Jezu, jakie to małe jeszcze jest. Chyba trochę pogoniłem z tą pigułą, mogłem ją sobie zostawić na dłużej. Tak w ogóle myślałem, o czym było powiedzieć. I miałem... właśnie, mam historię, znaczy historię. Nażarłem się wczoraj jak głupi, po prostu chipsów, czekoladek i tak dalej, gdzie od dłuższego czasu dbam o linię kobiecą. I w ogóle... Wow. I kurde... Tak źle nie czułem się chyba nigdy, w sensie cały czas chce mi się, no może nie wymiotować, ale mam taką gulę w gardle. Taką fujkę. Pewnie wiecie, o czym mówię. I też po brzuchu mi coś jeździ. Na szczęście sraki ani niczego takiego nie mam. No ale nie jest to, nie należy to do najprzyjemniejszych. Kurde, bele, nie przejdę tam. Nie dostaniemy HP upa. No nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, no. Nie mamy treasure roomów, kurde. To jest to, o czym mówiłem. Mamy tylko sklepy, devil roomy i itemy z bossa. To może być ciekawy challenge. No i jeszcze wracając do tej mojej historii, bo wiecie, generalnie przez ostatnie 2 miesiące trochę sobie popuściłem. Na siłownię nie chodziłem i też jadłem niezbyt zdrowo i raczej to co chciałem, aniżeli to co powinienem. Znaczy to też nie jest tak, że te rzeczy, które jem na co dzień, jak próbuję jeść zdrowo, mi nie smakują, czy się do tego zmuszam, wcale tak nie jest, tylko po prostu uwielbiam słodycze i uwielbiam wszelkiego rodzaju paluszki, chipsy i tak dalej, i tak dalej. To pewnie też jest powód, dla którego przytyłem w pierwszej kolejności ponad 25 kilo. Niepotrzebnie zupełnie. Ale spokojnie, już schudłem, także wyglądam jak człowiek, nie jak beczka. No i właśnie przez długi czas udawało mi się tak nie popadać w jakieś turbo skrajne przypadki jedzenia niezdrowego czy śmieciowego jedzenia. A ostatnio popłynąłem przez te 2 ostatnie miesiące. To też nie było codziennie czy jakieś naprawdę nadmiernych ilościach, bo w sumie nie przytyłem. No przytyłem kilo, no ale to można powiedzieć, że to jest woda i raczej to, że... No jakieś tam wiecie, zmiany typu retencja wody, o której już mówiłem, czy po prostu większa ilość żarcia, która po prostu we mnie weszła i która pewnego dnia musi wyjść przez pewien otwór. Chodzi o kupę! No, mam nadzieję, że się rozumiemy. Ale wczoraj, kurde, zjadłem chyba 4 paczki chipsów, takich dużych paczek, nie tam malutkich, tylko takich TV pack. 8, znaczy całe opakowanie kinderków. Do tego jeszcze ptasie mleczko, całe jedno piętro ptasiego mleczka. Także no kurde, było ostro. Jeszcze pewnie coś tam wcisnąłem, ale oczywiście nie pamiętam już o tym. I nie dość, że cały czas w ustach mam taki posmak, kurde... No wiecie, takiego niezdrowego, słonego żarcia. Mm,
no to jeszcze mi po brzuchu jeździ i mówię, kurde, koniec z tym, czas się za siebie znowu wziąć. A, trafił mnie Brimstone, cholera, żeby mi tylko nie zabrał czerwonego serca, frajer. Ten Brimstone jest o tyle problematyczny, że on jest praktycznie od razu i ciężko go uniknąć. Zresztą to samo te jego pociski. Z tym, że pociski właśnie zatrzymują się na kamieniu, no i też chwilę lecą, więc można jakkolwiek je ominąć. Natomiast z Brimstone'em jest problem. Weźmy sobie najpierw tutaj, bo czemu by nie? Explosive Diarrhea. No super! Fantastycznie, dobrze, że już mieliśmy otwarty Devil Room. Weźmy to. Losses Power. Ja nie wiem, czy to nie jest ten kryształek taki, który po prostu przy pełnym HP daje nam zwiększone obrażenia? Coś takiego było. Speeddown, fantastycznie. Także takie u mnie przygody się dzieją. Też jak chudłem i potem trzymałem tę wagę, czyli wcześniej niż te 2 miesiące, to wstawałem też zawsze o 5, dzień w dzień. I powiem wam, że to, że wstajesz o 5, absolutnie nic nie znaczy, jeżeli chodzi o zmęczenie czy coś takiego. Wystarczy się przestawić, poświęcić tydzień albo dwa na przestawienie się co do tego, no takiego terminarzu sennego. Można tak powiedzieć, no chodzi po prostu o regularność chodzenia i wstawania, chodzenia, spać i wstawania, bo wtedy zegar biologiczny w naszym ciele się przestawia i tam zaczyna ciało podgrzewać wcześniej i łatwiej się wstaje wtedy. I godzina, o której wstajesz, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, po prostu chodzi o to, żeby przesypiać odpowiednią ilość godzin w odpowiedniej sypialni, w odpowiedniej jakości, czyli ciemno, cicho. Dość chłodno, bo około 20 stopni. I wtedy ten sen jest naprawdę bardzo w porządku. A mówię o tym dlatego, że oczywiście to też zaniedbałem. I kurde, znowu się przestawiam na ten tryb o 5 rano. Jestem właściwie teraz drugi dzień, kiedy wstaję o 5. Ja pierdzielę, no trochę mi się spać chce, nie ukrywam. No ale jestem świadom też, że po paru dniach wróci regularne wstawanie i czucie się normalnie. Zresztą ja nigdy energiczny jakiś nie jestem. Niestety w sumie, bo trochę mnie to już denerwuje. Biorąc pod uwagę jeszcze, że nagrywam i na YouTubie, to nie chcę ludzi zanudzać, a mam takie wrażenie, że no nie mam za dużej energii, takiej życiowej po prostu. Jakby podejrzewam, że to powinno wychodzić z wnętrza człowieka, a nie jakoś na siłę. Jak macie jakieś tipy odnośnie tiego właśnie takiego marazmu życiowego, to bardzo chętnie posłucham, bo to mi może bardzo pomóc. Nie wiem też dlaczego, znaczy nie sądzę, że to jest od strony jakiejś medycznej, bo ani nie mam cukrzycy, ani nic takiego, regularnie się badam, wszystkie badania mam zupełnie w normie, nie ma się naprawdę czego doczepić. Rodzinę też mam w miarę lekarską, więc jakby się coś działo, to pewnie oni by szybciej zauważyli ode mnie. Więc no kurde, naprawdę nie wiem, o co może chodzić. Czy po prostu taki jestem? Panie Boże, dlaczego? Było blisko. Z tym robalem, ale ten mnie już trafił, no niedobrze. Zapominam o tym, kurde. Ale to gówniane jest takie, że więcej straciłem życia, aniżeli pożytku z tego było. It pulls, okej, okay, fantastycznie. Mam nadzieję, że nie przeciwników, nie, dobrze. Tutaj. Bardzo ładnie. Da mi tę bomberę.
Robal, brzydki jesteś, Robal. Idź stąd, Robal. Jednak ten... Jednak ta korona, którą podnieśliśmy w Devil Roomie, to nie jest to, co myślałem, bo tamta korona się świeciła na niebiesko, a dopiero potem, jak dostawaliśmy obrażenia czy coś, to stawała się taka szara, więc nie wiem, o co chodzi. A nie sprawdziłem tego na... Na czym nie sprawdziłem? Na Platinum Godzie? Może powinienem? Nie widzę, żeby żadnych statystyk nam dawało, więc cokolwiek, zobaczymy, co się stanie. No tutaj Devil Rooma z 9%, teraz to już w ogóle nie dostaniemy. Aha, czyli jak mamy jedno serducho czerwone, to nam coś daje, okej. To warto się zbić w takim razie do... Dobra, nie przeżyję tego. Warto się zbić do czerwonego jednego serca, no, za szybki jest niestety, za wolni. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zachowam teraz tą pigułę. Nie wiem, czy to cokolwiek muchom zrobi. Nie zrobi nic, no właśnie. Serducho, spoko. Nic ciekawego. Pajęczarze jakieś wyskoczyły. No, chodźcie tu. Chodź, chodź, chodź. Bardzo ładnie. Ty podskoczysz tutaj? No, prawie podskoczył, ale został trafiony, tak czy siak, więc spoko, jak najbardziej. Na bossa chodźmy. Wszystko lata, więc nawet nie ma co chyba spacebara używać, chyba że na bossa działa to inaczej, ale nie działa inaczej, więc mamy kurde przesrane, bo z tymi łzami za 3,50 to będziemy tu tłuc go pół godziny. Serio, typie. Staram się jakoś omijać te muchy, ale jak jest ich za dużo, to prędzej czy później trzeba się nimi zająć. Co jeszcze bardziej spowalnia zabicie tego bossa. Abstrahując już od naszego potężnego damage'a. Oj, oj, oj. Prawie nas zagonił w kozi róg. Ale na szczęście się udało. Dobra. O, fantastycznie, tears up. To to bierzemy i spierniczamy w dół. Serducho kolejne nam się zrobiło do Curse Roomu, bym wszedł jak najbardziej. Tylko może najpierw bossa zróbmy, z racji, że mamy soul hearty. A jak stracimy soul hearty bądź nie, to wtedy pójdziemy do Curse Roomu. Okej. Może coś z kub wypadnie. A gdzie tam? Okej. Jedna moneta, zawsze coś. Co tam typiarze? Oskurowani. Niemalże. Nie mówiłem nic o designie tej gry. Wydaje mi się, kurde, że ten Isaac naprawdę miał ciekawy pomysł na siebie już z pierwszą odsłoną. Jeżeli chodzi o stronę fabularną, wizualną, to muszę przyznać, że... Że pomysł zacny, milordzie. No, buchnij sobie generalnie, kolego, nie przejmuj się. Każdy czasami musi wybuchnąć. Zdarza się. Nie zawsze jest to oczywiście uzasadnione, ale zwykle potrzebne. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę, jak za dużo przeklinam. Znaczy kurde, nie wiem, przywaliłem się tak do tego przeklinania, a tak naprawdę sam jakoś nie mam problemów z przeklinaniem.
Ani mnie to nie razi, jak ktoś inny przeklina, ani mnie to nie razi, jak ja przeklinam, tylko po prostu tak uznałem, że może nie wypada. I tak się trzymam z tym słownictwem. A nie ukrywam, że wydaje mi się, że przeklinam dużo, ale w odpowiednich momentach. W sensie, nikt się nigdy nie skarżył na to, że przeklinam w sposób taki, wiecie, chamski, czy jakby to powiedzieć, impertynencki, że obrażający kogoś. Tylko zawsze to było bardziej na zasadzie heheszków. Lubię to. Like it. Bierzemy oczywiście. Wolę mieć łapkę Gapiego na podorędziu. No, zamiast tej cytryny, której nie używam. No panie Janie. Dobra, zróbmy tak. Bierzemy tak. I kurde, spierniczamy jeszcze jeden item Gapiego i elegancko. I to jeszcze lepiej, bo mamy habit, więc jeżeli dostaniemy obrażenia, to będziemy mogli główki Gapiego użyć nawet w trakcie pokoju. Także ekstra. Ekstra, ziomki, ekstra. Jak mi się wydaje. A jeszcze mówię, jakby z Devil Roomu poleciał jakiś Dead Cat czy coś, to mama nie ma szans. Już wydaje mi się, że będzie miała ciężki orzech do zgryzienia. Tu jakiś kamulec, tumulec ładny. No dobra, opłaca się, tylko że nie mam biednej mądry. Przemyślałem to. Dobra, wiecie co? Otworzyłbym to, bo może bomba będzie, albo będzie taki itemek do rzucania. O właśnie, jeszcze mamy szybsze odnawianie się, czyli w trakcie pokoju i tak, jeżeli będzie długo trwał, to będziemy mogli użyć głowy Gapiego. Ekstra, mordy. Fantastycznie, bardzo mi się to podoba. O cholera. Ekstra, fantastycznie. Tego możemy użyć, żeby wysadzić, tylko jak to mądrze zrobić, żeby to doleciało, to przeleci? Nie, idealnie, fantastycznie. Szkoda, że skrzynkę, a nie damage up. Ale no dobrze, może być i tak. Siema plujko, mucho plujko. Okej. Znowu głowy. Na szczęście zasięg mamy przyzwoity, więc nie będzie problemu z ich zabiciem. Rozpęknięciem ich. 10 monet, może do sklepu warto zajrzeć. Jeden grzybol pękł. Drugi robal, trzeci robal. Tego robala nie lubię, bo on wystrzeli łzami czerwonymi. Było blisko. Dobra, elegancko. Muszyska przebrzydłe, spoko. Zajrzyjmy do tego sklepu, czemu by nie. Serducho niebieskie możemy wziąć. Możemy też przelosować i wolę to zrobić. Niestety nie wypadły monetki z tego typiarza. Dostaliśmy trochę więcej do Devil Roomu. Też nic ciekawego nie wypadło. Zobaczymy, jak dostaniemy więcej monetek, to może coś kupimy. Po kolejnym przelosowaniu. Na razie powiedzmy, że rybka pypka. Okej, całkiem nieźle. Kolego, z czym do ludzi? Święci Mikołajowie, czy co z was? Tacy czerwoni.
O, piercing shoty tam są, tam się chce przejść. W obliczu tak skąpej ilości przedmiotów myślę, że nie możemy pogardzić nawet tym. W sensie nawet tym, no to jest tylko za jednymi kolcami, więc rybka. Bierzemy to. Nawet się udało więcej życia nie stracić. Siema Gerdi. Smerdi. Gerdi Smerdi. Gerdi Smród w butach. Gerdi Moreldi. Nie wiem. Cokolwiek. A idźże stąd. Znaczy, no ty nie pójdziesz, bo jesteś za gruby. Grubasie. Gruby. Ale mógłbyś sobie stąd, nie wiem, wyturlać się. Byłoby szybciej. Pół serducha straconego? No nic, no bywa i tak czasami. No serio nie ma? Trochę liczyłem na tego Devilrooma, nie ukrywam. Dobra, ryzyk, fizyk i do Curse Roomu. I pyk, i jakaś gówniana runa. Purity, spoko, jeden Soul Heart. Tyle do przodu. Znaczy, do przodu to w sumie nic nie jesteśmy. Do sklepu, no dobra, przejdźmy do tego ostatniego pokoju tam. Znaczy, chyba ostatniego, nie wiem. O, to jest jeszcze monetka na La Capa. Nie dostaniemy się do niej, ni cholery. Ten kleszcz wcale nie jest zły, mimo że nie można go wymienić na nic innego, to jest całkiem spoko itemem. Czy tutaj można postawić? Można. Czy będzie secret? Będzie. Uuu, jakie fajne przedmioty dostajemy, co jest? Ja to chcę. Nie, że to chcę. To jest fajne. Okej, jeszcze super secret room, tylko kurde, mam dwie bomby. Się trochę boję, że wykorzystam je i nic z tego nie wyniknie. No dobra, spróbujmy tutaj. Nie. Myślę, że tu prędzej niż po prawej. Jest fart. Coś ciekawego. Aha, no to super kleszcz. Super kleszcz. Fantastycznie to się udało, Dozo. Generalnie gratuluję. No dobra. Jeżeli ktoś nie wiedział, to ta mucha zielona jest całkiem dobra, bo to jest jeden z tych trinketów jeźdźców apokalipsy. I to powoduje chyba, że spawni nam muchę, która jest w jakiś sposób unikalna. Tam jedna mucha zadaje potężne obrażenia, druga wybucha, ta chyba by zarażała przeciwników czy coś takiego. W każdym razie no to są jedne z lepszych trinketów w grze. Biorąc pod uwagę, że to są trinkety, które równie dobrze mogłyby być po prostu przedmiotami ze względu na ich właściwości. No to wiecie, w porównaniu do na przykład takich familiarów płodzianów, które strzelają od czasu do czasu jednym pociskiem, który nic nie robi, to taki trinket jest o wiele lepszy już. O ja pierniczę. Bo co? Bo nie znajdujemy go w Treasure Roomie, ani w Devil Roomie, ani na bossie, ani wiecie, nic takiego. Więc to powoduje, że... No nie zajmują miejsca po prostu w tych pomieszczeniach, gdzie może zdecydowanie coś lepszego dropnąć. Okej, płodzian jeden się już wkurzył, ale szybko padł. Spróbujmy tego pierwszego zdjąć. Elegancko. Jestem zadowolony z tego boss fighta. Znowu nie mamy Treasure Rooma. Jestem zniesmaczony, żeby powiedzieć delikatnie. Lecimy w dół, nie ma co zwlekać. Chodzenie po tym piętrze i szukanie pojedynczych monetek to... Nie dla mnie zabawa. Dobra, możemy to podnieść. Co to? Goat Head, fantastycznie. Biorąc pod uwagę, że nam został jeden Devil Room. No to zawsze coś.
Szkoda tylko, że wcześniej ten Goathead nie poleciał na tej poprzedniej arenie. Nie pamiętam, czy to była złota skrzynka. Chyba nie. Ale mogłaby być wtedy złota. Nie obraziłbym się. Dobra, bombę mamy, możemy wysadzić. Piguła, nie wiadomo co. One makes you small. No to fantastycznie. Bardzo lubię tę pigułę. Jedna z fajniejszych. Tu jaka będzie piguła? Range down, to też moja ulubiona piguła. Po prostu super piguła. Super pan piguł. No już, idźcie tam oropą gdzie indziej pluć. Aż cholero jasna. To znowu tu jakiś trinket wywalił się na powierzchnię, ale no niestety mnie to nie jara. Z racji tego, że mam kleszcza. Weźmy sobie bombkę za serducho, to jest dobry trade. O, tych też muszę zabić. Myślałem, że te czachy zawsze wybuchają, bo wiem, że czerwone i te białe wybuchają, jak się pokona wszystkich przeciwników w pokoju. Nie trzeba ich rozwalać. Znaczy, białych to w ogóle nie można rozwalić. Natomiast czerwone można. Ale one też wybuchają, jak się przeciwników wszystkich w pokoju. No, serio? Przecież tam... O Jezus, no dobra, przepraszam. Okej. Okej. To przejdźmy się do sklepu w takim razie, ponownie. Aha. Jera. W sumie spoko. Emergency contact. Czemu nie spadło? Myślałem, że spadnie. No dobra. Jera. Jera. Dobra, weźmy Jerę do Curse Roomu. Bo w Curse Roomie mogą być skrzynki. Nie ma skrzynek. Dobra, to sprawdźmy, co to jest. Znowu ta korona. No dobra. Liczyłem trochę na to, że będą, wiecie, trzy skrzynki czerwone w pokoju, znaczy w Curse Roomie. To byśmy wtedy je sobie pomnożyli i ewentualnie wzięli wtedy kostkę, otworzyli je i zobaczyli, czy jakiś spacebar item by nie wypadł. Lemon Party, no ja bym wziął to D6 bardziej, aniżeli cokolwiek z tych przedmiotów tutaj. Trochę bombki mi brakuje, miałem nadzieję, że to Lost Contact, czy tam Emergency Contact spadnie na nas stopa mamusi i by tą tego kamulca nam rozdupcyła, ale się nie udało. W sumie nawet nie wiem, czy ten Emergency Contact tak działa, tak mi się wydawało, ale najwidoczniej nie. Co jest ciekawym zjawiskiem, to na pewno. Jestem gotowy pozbyć się czerwonych serc w każdej ilości, a najlepiej powyżej dwóch. Więc jakby pan szatan chciał sobie wziąć, to nie mam nic przeciwko, panie szatanie. Monstro 2, spoko. Co tam Monstro 2 masz do zaoferowania? Monstro 2 na razie nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Na razie sobie skacze jak ostatni głupek i puszcza śmierdzące muchy, śmierdzące brimstone'y i ogólnie nie jest trudnym przeciwnikiem. Czemu skaczesz tak w bok, typie? No co ci chodzi? Widzicie? Głupi jakiś? Co ty robisz? Pijany jesteś czy co? Chłopie, ogarnij się. Ogarnięty ty, ogarnięty ty. Proszę bardzo, to jest przykład na fantastyczny deal u diabła, czyli nie wiesz co bierzesz, ale kosztuje to dwa serca. Co nam nie da zwiększonego damage'u, to jeszcze lepiej. Abaddon, to zajebiście w ogóle. Fantastycznie, Abaddon, muah. Cycuś glancuś, fantastycznie. Uwielbiam Abaddona. Jest fajny, bo daje damage, daje wszystko.
dużo serc czarnych daje i w ogóle. Pająk, pająk, weno pająk, panie pająk, się ogarnij, panie pająk. Pozdrawiam pana pająka. No okej, ten challenge nie okazał się tak trudny, jakby mógł być. Weźmy Sackhead, more sacks. Spoko. Teraz to... O nie, nie teraz, o nie. No trudno. Przez przypadek tego użyłem. Nie wydawało mi się, że nie mam pełnego życia. Aj, kurde. Do dupy z takim graniem, dozo. Do dupy! O, tu kamulec jest, proszę bardzo. Tak jest, kolejny Soul Heart, który jest niepotrzebny. Ja jeszcze pamiętam o tym kamulcu tam w tamtym pokoju, także tam się zaraz wrócimy. Bomb mam wystarczająco, klucz też mam, zresztą tam jest, więc jak najbardziej tu idziemy. Coś ciekawego, mam nadzieję, że nic co nam nie zepsuje gry. Penny Tears, spoko. Nie ubolewam, całkiem w porządku. Mhm. Sprawdźmy, Soul Heart, no dobra. D6, czy nam będzie to potrzebne? No weźmy na wszelki wypadek. Z tego względu, że no jesteśmy jeden item od Gapiego. A jakby te pozostałe itemy raczej w żaden sposób nam się nie przydadzą. Bojerom nie mamy za bardzo co podwajać. Ani nam pieniądze życia nie ustawią, ani bomby, ani klucze, ani nic tak naprawdę. O Jezu, serio w to wszedłem. Rak. Jestem pajac, kurde, że wywaliłem to The Hierophant, czy jak się to tam czyta. Jestem zły na siebie za to. Przelosujmy, please. Coś fajnego. Damage up na przykład. Spoko. Plus jeden, zawsze coś. Zawsze trochę szybciej matkę zabijemy. Panie YouTube, proszę się nie bać. Ja tutaj mamy nie zabijam, swojej przynajmniej. Znaczy ja nikogo tu nie zabijam. Przepraszam, panie YouTube. Proszę mnie nie demonetyzować. Tylko, że i tak nic nie zarabiam, więc... Takie to, dylematy twórcy. Nie, no i tak by przecież nie... W żaden sposób nie... Nie karali twórców za... Za co? Za granie? Za mówienie, co się robi w grze, no bez jaj. Ciekawe, czy kiedyś takie czasy nadejdą. Dozo! Dobra, Soul Heart przynajmniej jest. Dawaj, mama, dawaj. Dawaj, mama, dawaj. Się nie poddawaj. W sumie mogę się zbić z tych czerwonych, racja. Już więcej damage'a zadam. No i załatwione. No nie był to trudny challenge, nie był. Muszę przyznać, że taki całkiem przyjemny. Tu jeszcze czarne serducho. Tu jeszcze taki itemek możemy podnieść. No dobra, i myślę, że to w tym odcinku wystarczy. Kurde, i tak pół godziny zeszło. Niesamowite. Ja to mam wrażenie, że te odcinki trwają po 10 minut. W dużej części. Chyba, że jakiś ultra hard czy coś takiego. Sorry, mikrofon przestawiałem teraz. Dlatego taki dźwięk mógłby być inny. No to co, na razie wam dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i komentarzu, jeżeli coś wam ślina na język przyniosła. I dozo! Trochę nisko to powiedziałem, znaczy wysoko głos mi się załamał. Dozo! Tak lepiej. Siema!